tym odcinku moim gościem jest Jakub Lipczyk, autor kanału Cios Prosty, na którym komentuje sporty walki, analizuje najważniejsze starcia i opowiada o sztukach walki. Z Kubą spotkaliśmy się, by porozmawiać o filmach, które możemy zaliczyć do gatunku kina kopanego. Opowiadamy nieco o jego historii, klasykach czy najważniejszych gwiazdach, których ciosy na ekranie wychowały m.in. nasze pokolenie. Myślę, że wyszedł nam bardzo ciekawy przekrój tego gatunku, a Kuba wspomina również kilka filmów, które być może nie są powszechnie znane, ale na pewno są warte nadrobienia. Naszą rozmowę przeprowadziliśmy w warszawskiej kawiarni Relax, znajdującej się w budynku dawnego kina. W tle mogą więc pojawić się głosy życia tego miejsca, ale nadają one naszemu spotkaniu wyjątkowego charakteru. Gorąco dziękujemy więc za gościnę. A Was zapraszam już teraz do słuchania odcinka i oceniania podcastu na platformach, na których nas słuchacie. Podcast Inna Kultura to przede wszystkim emocje. W kinie, serialach i ogólnie pojętej popkulturze. Razem z moimi gośćmi oraz w odcinkach solowych szukam tego, co nas najbardziej w tym wszystkim napędza i fascynuje. Zapraszam, Jan Urbanowicz. Cześć Kuba. Siemanko. Dawno żeśmy się nie widzieli w sumie. No, za długo. No. Ale już jak się złapaliśmy, to wiesz, w konkretnym temacie tak, tak naprawdę. Tak, w konkretnym, w takim powiedziałbym, że mocnym, walącym w nas niemalże z pół obrotu. W ogóle złapałeś mnie w bardzo dobrym momencie. To jest taki trochę perfect storm, bo w tym tygodniu nagrywałem odcinek na swój kanał o prawdopodobnie najważniejszej walce w karierze Mateusza Gamrota w UFC, która jest jutro wieczorem. A dzisiaj w nocy, z piątku na sobotę, będę komentował galę z Denver w walki na gołe boksu na gołe pięści, więc złapałeś mnie w takim ferworze, że tak powiem, więc idealnie po prostu możemy sobie o kopaniu w głowę porozmawiać teraz. Tak, jeżeli nie wiecie, Kuba zajmuje się komentowaniem walk. Między innymi. Między innymi. Tak. Jakbyście go widzieli tak jak ja, to byście też wiedzieli, że na walkę lepiej z nim się też nie wybierać. Ale dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o kinie kopanym. Takim dosyć szerokim temacie, ale myślę, że dość ciekawym. Jednocześnie szeroki i w sumie taki bardzo precyzyjny. A szczególnie, ja nie pamiętam jaki ty jesteś rocznik, ale jakby w ogóle kino kopane to jest trochę życie 87. Ja jestem pokolenie Nintendo 87. To ja jestem od ciebie starszy. No to jest nasze, wiesz, to jest nasze tak naprawdę dzieciństwo. Tak, nie? Dokładnie. To wszystko, co właściwie poza Michaelem Jordanem i Tonym Hawkiem, to kino akcji amerykańskie poniekąd było właściwie naszym trochę oknem na Amerykę, nie? No, my jesteśmy tym pokoleniem, co to oglądało Strażnika Teksasu na Polsacie, nie? Strażnik Teksasu, ale wiesz, Lorenzo Lamas i Bobby Sixkiller, dokładnie, Renegat. I wszystkie inne seriale związane z tym, że po prostu policjanci są nie do zabicia, mogą przelatywać przez szyby, które są zbudowane z cukru i tak dalej. A, no i oczywiście pik Jackiego Chana i tak dalej, i tak dalej. Można gadać nieskończoność. No, bo będziemy do tych tematów oczywiście w tym odcinku przechodzić, ale faktycznie, kiedy ja tak jakiś czas temu przygotowywałem sobie jakąś notatkę, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, o czym będziemy mówić, to kurde, tyle rzeczy mi przelatywało przez głowę, takich właśnie tak, wspomnień. Jakbyśmy chcieli ułożyć trochę takiego timeline'u, to jest to do zrobienia, ale w ogóle możemy, wiesz, cofnąć się całkiem do jakiejś starożytności i w ogóle pomyśleć o tym. Ja często też staram się, jak z kimś rozmawiam, kto też jest fanem sportu, to staram się go wciągnąć w taką dyskusję, bo mało jest ludzi, którzy mogę o tym po prostu pogadać. Moja żona już nie chce się tym zajmować, nie chce mnie słuchać. I że wiesz, sztuki walki trochę i w ogóle jakby samoobrona czy sporty walki, albo powiedzmy, że sztuki walki takie stricte są z nami od wieków. Jakby ewolucja człowieka właściwie idzie obok ewolucji tego, że potrafimy się w pewien sposób bronić albo rywalizować ze sobą w tak zwanym hand-to-hand combat. I to jest niezwykle ciekawe, bo wiesz, w starożytności w Grecji czy w Rzymie po prostu brało się dwóch gości i wsadzało się ich do klatki, dawało miecze i nikt się niczym nie przejmował. A dzisiaj trochę próbujemy do tego dążyć. No i też, wiesz, starożytni Grecy wymyślali sobie super herosów, a my ich po prostu możemy w CGI stworzyć, nie? No tak. Więc jakby to się trochę zapętla i trochę gdzieś obok ewolucji człowieka mam wrażenie, że jest. Ja się tak zastanawiam chwilę ogólnie nad właśnie tą historią nie tylko kina kopanego, ale i sportu kopanego w zasadzie, czy sportu walki. Dla mnie, ja nie jestem jakimś wielkim fanem takiego sportu. Mhm. Dla mnie jakby mówić tak czysto sportowo, to chyba zawsze boks.
Zdecydowanie, wiesz, no nie bez kozery też boks jest nazywany tym najbardziej klasyczną sztuką walki, która jest też najbardziej zrozumiała, bo masz po prostu, wiesz, dwie pięści i pewne... I musisz zrobić z nich użytek. I musisz zrobić z nich użytek, wiesz. W XIX wieku w Anglii boks na gołe pięści, który mam okazję teraz komentować, bo jest duża amerykańska organizacja, takim opisem krótkim mówiąc, która zawłaszczyła sobie te reguły z XIX wieku i oni się tym szczycą. I byli bokserzy, ponieważ tam pieniądze są trochę większe. Przechodzą do tej organizacji. Wiesz, był normalnym sportem. To jest dzisiaj też jakby boks na gołe pięści. Jest oczywiście na granicy takiego dobrego smaku i barbarzyństwa, ale jest uznawany za, wiesz, pewną formę sportową. Więc w ogóle mówiąc o boksie, to tak, no jakby ten wyrównanie rachunku w określonych regułach na pięści, to jest pewna forma no takiej czystej rywalizacji, która no powiedzmy sobie szczerze, w większości przypadków nie skończy się śmiercią, tak jak pojedynek gunslingerów na przykład, tak? Okej, okay. Ale tak, żeby trochę też słuchaczom nanieść kontekst, dlaczego w ogóle będziemy o tym rozmawiać, to dlaczego to jest w ogóle taki twój konik? Mówię tu konkretnie o kinie. Kinie oczywiście takim, tak. Ale no to się wiąże jakby z twoimi też zainteresowaniami w życiu. Wiesz co, no ja byłem tym chłopakiem, który... Bo ja pochodzę z małego miasteczka i ja cały czas gdzieś szukałem jakiegoś takiego ujścia mojej wyobraźni, jakiejś kreatywności i trochę było tak, że w tym wieku tam 6 do 10 lat moi rodzice też w ogóle byli na tyle otwarci, że... Znaczy ja byłem też dość niegrzecznym i aktywnym dzieckiem całe życie. Też... Jak większość z naszych lat. Tak, z naszego pokolenia. Zawsze do tego sportu lgnąłem. No i jakby Bruce Lee trafił na bardzo podatny grunt i Rocky, cała ewolucja też tego kina akcji. Jak ja byłem małym dzieciakiem i widziałem to pierwszy raz w życiu, czy jak byłem na Power Rangersa, czy na Żółwiach Ninja w kinie, gdzie siedziałem praktycznie sam, bo nikt na to nie chodził po prostu z moich rówieśników, ale tato mnie na to zabierał, to ja wiedziałem, że ja chcę tak jak on. Ja chcę potrafić kopać z półobrotu. To jest coś, co wydaje mi się wewnętrznie, tak jako dziecko siedząc, jestem w stanie się nauczyć, chcę być nim, chcę być w stanie się obronić i miałem jakieś takie absurdalne albo surrealistyczne uczucie, że to może mnie zaciągnąć gdzieś daleko, tak jak ich, tak, że Bruce Lee, który stał się nagle gwiazdą, że Rocky, najlepsza historia underdoga, tak, staje się wielką gwiazdą, że no, jak widziałeś dokument o Arnim na Netflixie, to też bardzo podobna historia. No, tak, poza tym, no nie oszukujmy się, sport, to nawet nie muszą być sporty walki, tylko generalnie sport uczy człowieka jakiejś dyscypliny, jakiegoś dążenia do konkretnego efektu, tak, więc jakby przenosząc to na grunt taki codzienny, nie wiem, zawodowy, jakikolwiek, no to jest to tylko i wyłącznie przydatne. Zdecydowanie. W ogóle gdybyś mnie zapytał, nie jestem jeszcze ojcem, ale gdybyś mnie zapytał o to, jaki sport dzieci powinny próbować, kiedy są małe, to zdecydowanie powinien to być sztuki walki w jakiejkolwiek formie. To może być judo, karate, brazylijskie jiu-jitsu, MMA, boks, whatever. Głównie z tego względu, że już jeżeli to dziecko nie zostanie z tym sportem, to prawda jest taka, że potem w życiu, jeżeli nie wydarzy się coś tragicznego, właściwie nikt nie będzie takiego dzieciaka w stanie złamać, bo on, dla niego konflikt czysty, rywalizacja sportowa na pięści, na dźwignię, na rzuty, na co tam się dzieje, czy na macie, czy w ringu, było trudne. I raczej nic trudniejszego się nie trafia. Jeżeli z tym zostanie, to też zbuduje jakąś taką twardość charakteru, w którym no, trudno będzie kogoś takiego zaskoczyć, skoro dla niego starcia z kimś większym, czy na przykład jeżeli to jest dziewczyna z chłopakami, kiedy się sparuje z chłopakami, nie zrobią na niej specjalnego wrażenia. Szef, który będzie krzyczał, nie będzie nikim specjalnie groźnym. Niedawno odwiedziłem w Żyrardowie plan zdjęciowy filmu Brat w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. To jest film, który będzie w przyszłym roku jakoś u nas w kinach. Tam jedną z głównych ról gra Agnieszka Grochowska. Możecie sobie przesłuchać odcinek chyba numer 197 właśnie o tym, jak tam byłem. I film opowiada o rodzinie, w której jest samotna matka i dwóch synów. I tam jest chyba, nie wiem, 8-10 lat, czy 10-12 lat, coś takiego, te dzieciaki mają. I w filmie ten starszy trenuje judo. No i jakby to judo pomaga mu tam wyjść, wiesz, z tej takiej trochę patologii, jest jakaś tam generalnie, wiesz, perspektywa na przyszłość i tak dalej. Ale w realu obaj ci chłopacy, którzy właśnie grają w tym filmie, trenują judo. Okej. I wiesz, no
dzieciaki jak dzieciaki, no i nagle grają główną rolę w filmie, bo po prostu poszli na jakiś casting, bo producenci i reżyser szukali dzieciaków, którzy trenują judo. Ja gadałem z tymi dzieciakami, no, normalni są w ogóle, wiesz, to, że ta cała dyscyplina, którą mieli w sporcie, pomaga im też mieć tą dyscyplinę i równowagę, wiesz, na planie filmowym, na zdjęciach, na wszystkim i znaleźli kolejną miłość, w którą chcą iść i to jest bardzo fajne, więc widać, że ten sport w młodym wieku, jakikolwiek by on nie był, po prostu pomaga nawet w życiu i zderzać się nawet z pewnymi rzeczami, które się w naszym życiu wydarzają. Tak, wracając w ogóle do tego, że powiedziałeś, że ten boks ci się kojarzy najbardziej z tym klasyczną taką rywalizacją, jeżeli chodzi o sporty walki, no to wiesz, to też jest trochę tak, że ja uważam, że każdy sport może cię gdzieś zaprowadzić i bez względu, czy są to szachy, czy kręgle, czy curling, czy jazda konna, to wszystko wymaga bardzo dużo dyscypliny, poświęceń i tak dalej, treningu. Natomiast sporty walki są takie z tej całej otoczki w pewnym momencie, jeżeli to nie są oczywiście zawody nam w Madison Square Garden, obcięte z tej takiej pięknej otoczki, bo po prostu możesz dostać po gębie, po prostu ktoś może tobą rzucić i ta rywalizacja jest tylko między mną a tobą, ale też pewien rodzaj takiego zrozumienia, że to robimy razem, w tym jesteśmy, bo prawda jest taka, że najlepsze walki w historii sportu walki, bez względu na to, czy chodzi o boks, czy kickboxing, czy MMA, wydarzają się tylko wtedy, kiedy dwóch jest do tańca, a nie tylko jeden. Jeżeli jest dwóch fantastycznych zawodników, no to jest to fight of the night, tak? Bo oni coś zostawiają, jakiś element swojego życia w tym pojedynku. I robiąc callback do tego, o czym mówiłem w swoim dzieciństwie, wydawało mi się też, że czy jako dziecku na pewno, że jeżeli będę trenował i będę taki jak Bruce Lee, będę taki jak Rocky, to będę mógł łamać beton ręką, tak? Przelatywać przez drzwi i nic mi się nie stanie, że jak Jackie Chan spadał z trzech dachów i nic mi się nie stanie. I oczywiście to też w jakiś sposób odwołuje się, zanim wymyślono Avengersów w kinie, bo jestem też fanem komiksów, pewnie z bardzo podobnego powodu. Powodowało, że gdzieś mnie to przyciągało, tak? Mogę troszeczkę być nadprzyrodzonym gościem, nie? Jakby umiejąc kopać z półobrotu, czy rozwalając cegłę ręką, która zupełnie niczego mi w życiu nie zrobiła i finalnie nie doszło nigdy do takiej, jakby nie wyskilowałem się na tyle, żeby łamać cegłę ręką, natomiast w jakiś sposób budowało to mój charakter i taką pewność siebie wchodząc w dorosłe życie po prostu. No więc tutaj z miejsca zachęcamy oczywiście, żeby sport w ogóle uprawiać, ale też jeżeli macie na przykład, nie wiem, młode dzieciaki, to po prostu nie bójcie się im tego świata sportu pokazywać, że jeżeli uznają, że chcą oczywiście brać udział, to ich w tym wspierajcie, bo to się może tylko przydać. Tak samo jak tu jeszcze tylko tak już na koniec tego wątku, nie wiem, sporty zespołowe, nie? Po prostu zrzucą cię pracy w zespole. Przede wszystkim. Po prostu i potem idziesz do pracy. Wiesz, jak możesz pracować z innymi ludźmi. To ja jeszcze tylko dołożę, że jeżeli już wybieramy, jeżeli rodzice wybieracie sport drużynowy, to wybierzcie kontaktowy. To jakby połączymy te dwie rzeczy po prostu, tak, ze sportów walki i ze sportów drużynowych. Dobra. Przechodząc już do kina, zacznijmy od podstaw, do tego, co wszyscy wiedzą. Kino amerykańskie, czyli to, co większość z nas zazwyczaj miało najwięcej kontaktu z tym i może sobie gdzieś po prostu jakiś kontekst w głowie teraz zbudować. No chyba wszystko się zaczęło od tego Bruce'a Lee, prawda? Tak na dobrą sprawę, tak żeby to było spopularyzowane i żeby faktycznie ludzie mogli to na ekranie oglądać po prostu. No, odwołując się do takiego języka kinowego, no Oppenheimerem kina akcji w Stanach był, tak, był zdecydowanie Bruce Lee, chociaż przed nim w kinie amerykańskim też wydarzały się ciekawe rzeczy, bo na przykład do pewnego czasu Amerykanie myśleli, że kino akcji to po prostu ściganie się furami, tak, Bullitt i Steve McQueen to były te rzeczy, które 60 sekund to były te rzeczy, które mówiły Italian Job akurat, tak, po innej stronie globu. To były te filmy, które pokazywały, że to jest kino akcji, tak? Od czasu do czasu można strzelić albo dostać piąchą w twarz, ale generalnie polegało to na ściganiu się furami. Patrick Swayze, Vicky Daiwo nie jest specjalnie wyszkolony. Gra, bo jest genialnym, niezapomnianym, legendarnym Patrickiem Swayze. Ja ten film widziałem milion razy. Nowa wersja powstaje. Z zawodnikiem z UFC, czyli Conorem McGregorem i Jake'em Gyllenhaalem, dokładnie. Więc niespecjalnie się wtedy spinano nad tym, że ten aktor coś musi umieć. Ważne, żeby był popularny, ważne, żeby był w miarę wyglądający, raczej szczupły. No i nagle pokazuje się, jakby w tym samym kinie na plan trafia Bruce Lee, który
jakby za tą jeszcze takim anturażem kinowym, przerysowaniem, mimiką, gestykulacją i umiejętnościami aktorskimi wyciąga całe rzemiosło, czyli jakby faktycznie in real life jest fighterem i gościem, z którym mierzą się ludzie na ulicy, w sensie tak, przychodzą do niego szefowie innych dojo w San Francisco i próbują się z nim mierzyć. Tu zanim oczywiście Bruce Lee, zanim trafił na ekrany w tych największych produkcjach, z których go znamy, to jeszcze wcześniej grał przecież w serialu, tak? Dokładnie, w Zielonym Szerszeniu, gdzie właściwie miał być takim mięsem armatnim. No tak, bo on był przylupasem głównego bohatera i to on miał przyjmować ciosy i lać, a główny bohater... Tak jest, w ogóle w latach 90. powstał bardzo dobry, ja go na VHS-ie oglądałem, chyba nigdy do niego nie wróciłem, powstała Czarna Maska, która nie jest w ogóle związana z Zielonym Szerszeniem, oczywiście w Hongkongu, tam główną rolę gra Jet Li, fabuła polega na tym, że jest task force, który nie czuje bólu, bo ma coś zmodyfikowane w kręgosłupie, no i tym najlepszym z tego task force'a jest Jet Li, ale on się buntuje, oczywiście jest na nim polowanie, natomiast film jest absolutnie niesamowity, jeżeli chodzi oczywiście o choreografię walk, bo tam jest jeszcze ten młody Jet Li, który dużo więcej może, więc warto by to było gdzieś do tego wrócić. Ja nigdy nie sprawdziłem, gdzie on jest dostępny, ale może faktycznie gdzieś można go jeszcze wyrwać. Do Jet Li sobie też jeszcze przejdziemy według planu, jeżeli będziemy szli, bo to też jest aktor specjalizujący się w filmach ze sztukami walki, na których ja się trochę wychowałem. To już co prawda był bardziej ten etap bycia nastolatkiem niż dzieciakiem, ale faktycznie te jego filmy też mi po prostu w głowie chodzą, kiedy ja o tym wspominam. No i generalnie Bruce Lee miał duży wpływ na to, raz, że pokazał, że można się efektownie bić, tak? Bo to nie jest po prostu walenie się po pyskach, nie wiem, tak jak ten boks czy boks na gołe pięści, tylko jednak jakieś takie, to co wspomniałeś, to rzemiosło się pojawia. Tak, pojawia się ten styl, kraft. Po prostu coś, co, co też egzotycznie wręcz wygląda, tak? Więc on wprowadził w świat filmu i telewizji coś po prostu świeżego, coś innego, co nie było wcześniej znane. Tak, ja w ogóle uważam, że on w pewien sposób, no poza tym, że był pionierem tego typu kina, to jest jedna rzecz, ale myślę, że on nie był specjalnie na rękę, nie chcę wchodzić w żadne teorie spiskowe, ale nie był na rękę rynkowi kina, no bo nagle zaczyna odsuwać po prostu tych aktorów, tam wtedy wzrastającej popularności, Chuck Norris na przykład, ale zaczyna odsuwać tych gości, którzy, Chuck Norris potrafił akurat kopać, ale tych, którzy nie mają tego craftu, tak, którzy nie są w stanie się wyszkolić, nie są w stanie dowieść tego rzemiosła na planie, co oczywiście powoduje, że są w pewien sposób niewiarygodni. A z kolei Bruce Lee jest też obcokrajowcem, to też powoduje pewne konflikty i bardzo mocno polaryzuje publiczność, albo z kolei właśnie nabija sprzedaż biletów. No plus jeszcze oczywiście on postanowił tą popularność, jaką dawała mu telewizja i kino, przekuć na popularność trochę tych swoich innych rzeczy, tak? Bo zaczął prowadzić szkołę, to też tu nie wchodźmy w teorie spiskowe, ale też jest taka teoria, że po prostu chińska mafia go skasowała za to, że on tajemnice klasztoru, czy tam po prostu tej swojej szkoły przekazuje ludziom, którym nie powinien. Tak, tak, no on był przede wszystkim też niewygodny, dlatego że tworzenie Jeet Kune Do, czyli tej hybrydy sztuk walki, którą on tworzył, to w ogóle nie, to było największe przewinienie, czyli jakby takie genetyczne ubrudzenie kung fu i chińskich sztuk walki, które były święte do pewnego momentu, a on zaczął je mieszać z boksem i innymi sztukami walki, właściwie tworząc, i do dzisiaj mówią ci najwięksi posiadacze pasów MMA na świecie, że to właściwie on stworzył mieszankę sztuk walki, to właściwie on twierdził, że trzeba być jak woda, że musisz się dostosowywać do tego, co na ciebie naciera i co dzieje się na ulicy, jeżeli jesteś na przykład w walce ulicznej, że musisz znać parter, że musisz znać stójkę i właściwie te wszystkie umiejętności mieszać i wiecznie rozwijać się jako fighter. Nie możesz być takim kamieniem po prostu, tylko jak woda, to ty się wlewasz do flakonu, a nie flakon do ciebie. No i pojawiło się takie nazwisko jak Chuck Norris. Tutaj troszkę pójdziemy do przodu chronologicznie, ale Chuck Norris, na pewno go kojarzycie z Wejścia Smoka, jeśli oglądaliście, a myślę, że chyba każdy gdzieś się styknął z tym filmem. No i później Chuck Norris przecież w latach 80.
dużą karierę robił w kinie akcji. No i lata 90., czyli ten chyba najsłynniejszy w jego wykonaniu, Strażnik Teksasu. Tak? Zdecydowanie, tak. To jest bardzo ciekawe, że ludzie, którzy dotarli do Strażnika Teksasu, potem wracają do tych jego poprzednich filmów, czyli tej słynnej sceny wychodzenia z wody, przecież gdzie on wyskakuje tam z jeziora z karabinem maszynowym i właśnie potem się dowiadują, że on faktycznie był w Wejściu Smoka. Bo ja pamiętam, że też miałem taki na początku odbiór, że mi się trochę wydawało, że Chuck Norris jest takim gościem jak zapaśnicy w WWE, czyli że to jest dużo kaskaderki i praktycznie nie do wożenia umiejętności, a jednak no, Chuck Norris to doświadczenie kickbokserskie i z karate jednak jakieś wyciągnął, czyli w sumie można powiedzieć, że obok tych wszystkich innych gwiazd, tak jak Lorenzo Lamas, który gdzieś tam kilka amatorskich walk też odbył, ale Michael Dudikoff, który gdzieś tam też wypływał. Dudikoff w czym grał? Amerykański Ninja. Pamiętałem tytuł. No on jednak, tak jak Chuck Norris, jednak dowoził, tak? Ten skillset był, no i był też trochę tym aktorem, który miał ogromny zaszczyt i przyjemność jednak sparowania z Bruce'em Lee, a to w pewien sposób go już trochę katapultowało do tego panteonu tych fighterów, nazwijmy to, kina akcji, którzy powinni być po prostu szanowani już po wsze czasy. Tak. Stał się trochę automatycznie Hall of Famerem. Mhm. No jeżeli mamy jeszcze wspomnieć kogoś, kto na amerykańskiej ziemi spopularyzował wschodnie sztuki walki, to nie można powiedzieć o, dzisiaj można powiedzieć raczej o towarzyszu, Stevenie Seagalu. Tak, no kurczę, ze Stevenem Seagalem jest taki problem, że on się bardzo dziwnie zestarzał ogólnie. Bardzo. Dużo dziwne rzeczy się wydarzyło. Tak, jak ta emerytura w Rosji. Prawie jak ten inny towarzysz Gerard Depardieu. Tak, dokładnie. Kamrat. Ale ten początek kariery Stevena Seagala i ta trochę taka tajemnica, którą on też trochę tworzył sam. W sumie nikt tego nie miał jak zweryfikować, czy on był agentem CIA, czy nie był. Ale to, w jaki sposób on popularyzował Aikido, było niesamowite i to też powodowało, że wszyscy chcieli znać te dźwignie, wszyscy chcieli obracać ludźmi tylko łapiąc ich za nadgarstek. No i tutaj też jest to takie zderzenie, kiedy już dorastamy i na przykład ktoś wchodzi w sporty walki, że Aikido jest piękną dyscypliną sportu, pięknym sportem walki, ale niestety, żeby robić, ale ma bardzo dużo mankamentów, bo była to sztuka walki przygotowana pod samuraja, który nie ma przy sobie miecza. I prawdopodobnie walczy też z kimś, kto też jest w zbroi, więc jakby w miarę te warunki są wyrównane. Ono ma bardzo dużo mankamentów. Po pierwsze, żeby robić to, co Steven Seagal, trzeba je bardzo długo trenować. Po drugie, dobrze by było, żeby był większy od swojego przeciwnika, bo wykorzystanie masy i to, w jaki sposób kładł swoich przeciwników Steven Seagal, no, wiązało się między innymi z tym, że on po prostu miał kapitalne warunki. Bardzo długie nogi, duży zasięg ramion, był wysoki, no i też był bardzo sprawny liberatorze. Tak. Jest nadal, w sensie, że mówię, że jest jako jest, że nadal żyje. Czy on jest nadal tak sprawny, to bym polemizował. Tak, chyba nie. Więc to mu bardzo sprzyjało. No i też stworzył wiele naprawdę kapitalnych produkcji, które można z przyjemnością oglądać do dzisiaj. Chyba nawet ostatnio oglądałem znowu. Wiem, że chyba na Netflixie albo na czymś jest Liberator się pojawił. To jest jeden z najlepszych filmów Stevena Seagala. Ale Nico jest kapitalny, bo to jeszcze to jest jego pierwszy. To się nazywa chyba Wygrać ze śmiercią i tam jest ten Nico Felino. Albo Poza prawem, jakoś tak. Dwie postacie w każdym razie, włoskie, Gino Felino i Nico. Nico i Gino Felino. I Nico, jak miał nazwisko, nie pamiętam. To są dwie postacie, które na pewno włożył do tego kanonu Seagal. On jest po prostu genialny w tych filmach. Tamte jego one-linery, to bycie takim... On w ogóle miał taką postać zawsze gościa. On nigdy nie był przyjemnym facetem. W sensie on jest cholernym dupkiem i zawsze jest nieprzyjemny. Nieprzyjemny jest dla wszystkich, szczególnie dla swoich wrogów. No i też trzeba przyznać, że jego filmy, to też pierwsze tego typu kino kopane, charakteryzowała bardzo duża brutalność. Wyrywanie grdyki w Liberatorze, tak. Łamanie rąk, nóg, używanie wszystkiego, co masz pod ręką, też tasaków, przypalanie ludzi na kuchenkach, no też robiły robotę po prostu. Był on w paru filmach chyba miał taką bardzo podobną postać. Ja nie pamiętam tytułu w tym momencie, a on jakby też przez wzgląd na to, jak wygląda, to grał często jakiś na przykład ludzi, którzy są po krwi natywnymi Amerykaninami, tak, tam jakiś tam on grał, jest taki film Platformie. Tak, co on jakiegoś tam agenta ochrony środowiska gra, czy tak, coś takiego. Dokładnie tak. Tam to też jest dużo brutalności w tym. Tak, w tym strzelanie filmie. Z dużej odległości z shotguna w twarz, no tak. I to też genialnie charakteryzowało te filmy i ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Tommy'ego Lee Jonesa w tym wykonaniu kina akcji, no bo w Liberatorze tam jest niezapomniany pojedynek na noże. Tak. No bo Casey Ryback, którego gra Steven Seagal, jest przecież
zwykłym kucharzem. Mm-hmm. To jest tylko zwykły kucharz. To tylko kucharz. Ale jakimś przypadkiem jest oczywiście na lotniskowcu, który atakuje zbuntowany Tommy Lee Jones. Jest to absolutnie top of the top amerykańskiego kina akcji. Ja bardzo mile wspominam w ogóle filmy z Seagalem. Zawsze jak byłem jeszcze młodszy i kiedyś się oglądało filmy w telewizji i właśnie widziałem, że na Polsacie jest jakiś film Seagal. Mimo, że oglądałem go już wielokrotnie, to chciałem go jeszcze raz obejrzeć, bo to się po prostu fajnie oglądało i to było faktycznie coś innego, tak? To Aikido. To nie było kopani na bok czy coś, do czego byliśmy przyzwyczajeni już jako widzowie, tylko faktycznie w ogóle taki, można powiedzieć, taki trochę balet, prawda? Tak, i taki zupełnie nowy styl, bo trzeba przyznać, że to się teraz w Johnny Wicku pojawiło, do którego pewnie dojdziemy, ale Steven Seagal wprowadził też coś do kina akcji, czego nie było wcześniej, czyli zamiast obracać się 10 razy na nodze, po prostu kasuje cię najszybciej jak tylko mogę. A on się nad tymi przeciwnikami znęcał, natomiast uwielbiał kopać w krocze, wydłubywać oczy, uderzać w grdykę, czyli robił wszystko, on wprowadzał nawet elementy Krav Magi, czyli jakby takiej wojskowej samoobrony, która po prostu jak najszybciej ma spowodować, że ten przeciwnik znajduje się w parterze lub nie jest w stanie dalej kontynuować walki. I to też było coś takiego, co robiło na młodzieży w naszym wieku, czy tam na nas wrażenie. Mi się wydaje, że to w ogóle jest najciekawsze. Właśnie nie to, żeby ta walka trwała nie wiadomo ile, tylko żeby dążyć, żeby tego przeciwnika po prostu pokonać jak najszybciej. Jeżeli jesteś w stanie go jednym ruchem skasować, to kasujesz, idziesz jednym dalej, ruchem, nie? Dokładnie tak. Więc to było faktycznie niesamowite. No szkoda trochę, że z Seagalem stało się to, co się stało. Ja już tam pomijam względy polityczne, tylko po prostu on się źle zestarzał. Też z jakiegoś powodu nie jest zapraszany do The Expendables, gdzie zostali zaproszeni wszyscy tak naprawdę. Mhm. Teraz chyba mamy czwartą część, która jest... zaraz wychodzi. Tak, nawet tak. Megan Fox, więc... Tam są zapraszani wszyscy, kto nie zniknął tak naprawdę trochę z tego rynku, a kto się trochę dalej przyjaźni ze sceną. No a Seagal niestety gdzieś nam całkiem zaginął. Teraz, bo jeszcze nie przechodzimy sobie do współczesności, więc zostańmy sobie jeszcze przy tych dawnych latach, ale przenieśmy się trochę na wschód. Tylko ten taki dalszy niż ten, daleki, o którym teraz mówimy najczęściej. No tak, bo w tym samym czasie tak naprawdę, kiedy Amerykanie tworzyli swoje kino akcji i właściwie zamieniali je trochę w takie, następowała taka super bohateryzacja, to może wymyślimy nowe słowo, super bohateryzacja, gdzie właśnie Arnie też o tym opowiada w dokumencie na Netflixie, że po prostu on był zawsze niezniszczalny, a Sly narzekał w tym dokumencie na to, że kurde, ja zawsze musiałem być underdogiem, zawsze musiałem najpierw zebrać oklep, żeby potem kogoś pokonać. Natomiast po drugiej stronie Bo Sly ma taką twarz, że widać, że po prostu musiał parę razy tak, musiał dostać, zebrać, nie? Tak, dokładnie. Ale on też lubił ten craft. To w tym dokumencie na HBO krótkim, orokim jest pokazane. On po prostu lubił wiedzieć, lubił być bokserem i wchodzić, przygotował się do Rocky, wchodzić w cały ten świat i chwała mu za to, bo Rocky już będzie dalej, zawsze legendarnym kinem. Natomiast po drugiej stronie globu, w Azji, gdzie byli ci, tak, o nich się mówi, te tygrysy azjatyckie, czyli Jackie Chan, Donnie Yen, wychowywali się. Bruce Lee kiedyś o kimś zapomniałem, Jet Li i Jackie Chan. Z kolei pielęgnowano kino w Hongkongu, w którym wszystko dzieje się naprawdę. I to w kaskaderce amerykańskiej, ani nawet europejskiej, to nikt o tym nawet nie śnił, żeby wrzucać ludzi przez prawdziwą szybę, żeby jeżeli spadasz na stół i szyba jest na stole, to punktowo wkładać pod nią pineski, żeby ona pękła tak, żeby cię nie pocięła, ale oczywiście może cię pociąć, żeby spadać z dużej wysokości na sznurze, a nie na specjalnej gumie, która cię podtrzymuje. No i kiedy Jackie Chan właściwie w naszym pokoleniu trafił do amerykańskiego kina, czyli pokazał nam Godziny Szczytu i to był taki trochę zabójcza broń, tylko w innym wydaniu, to nie było to, co on naprawdę potrafi. My dostaliśmy już tego amerykańskiego Jackie'ego Chana troszkę starego, który nie był w swoim prime, a przecież te wszystkie policyjne opowieści i Zbroja Boga były pokazywane o drugiej w nocy na TV4 albo na Polsat 2 i wtedy trzeba było to odkopywać. I my tam widzieliśmy, że kamera oczywiście za Jackie'em Chanem nie nadążała, ale to, co on robił, było naprawdę niesamowite. Ja pamiętam, że pierwszy raz, jak obejrzałem policyjną opowieść, i kolejne części, bo tam chyba były trzy, a potem powstało coś, co jakby nawiązywało chyba tylko tytułem, ale po prostu było już trochę czymś innym. Tak. No to byłem po
pod ogromnym wrażeniem, co tam się dzieje. W ogóle zupełnie coś innego niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni. A jeszcze to już w momencie, kiedy... Bo jeszcze były tam, wiesz, Pijany Mistrz i tak dalej. To były takie pierwsze tytuły, w których grał Jackie Chan. Dopiero zdobywał w sumie popularność. Ale jak już właśnie była ta policyjna opowieść, że on już na Wazji, on już miał jakąś tą swoją pozycję ukształtowaną, to pojawiło się coś, co było takim znakiem charakterystycznym produkcji z Jackie Chanem, czyli wszystkie bloopersy na napisach końcowych, czyli jak dane sceny nie wychodziły, albo co się wydarzyło. I to było świetne, po pierwsze, bo było humorystyczne, było takim fajnym domknięciem seansu, żeby sobie to obejrzeć, a po drugie, no można było zobaczyć, że on faktycznie to wszystko robił. I to na długo przed Tomem Cruise'em, nie? Dokładnie, na długo przed Tomem Cruise'em i też pokazał, na czym polega właściwie to kino chińskie, nazwijmy je po prostu szeroko, jeżeli chodzi o kaskaderkę, bo te bloopersy pokazywały też, że on no właśnie wnosi znowu ten craft, czyli jakby mamy ten callback do Bruce'a Lee, bo już nie chodzi tylko o jego umiejętności, ale on wszystko tworzy tylko po to, żeby ta produkcja była realna i ona może faktycznie w Hongkongu nie dowoziła operatorsko albo dźwiękowo, ale no jakby tam nie o to chodziło. Tam się stawiało tylko na głównego aktora, który był jednocześnie kaskaderem. No i też Chińczycy w ogóle, myślę, warto powiedzieć, mieli też niesamowitą szkołę budowania aktorów, bo oni ich właściwie zamykali trochę na 10 tam czy 15 lat w takiej szkole, która dzisiaj jest, byłaby taką szkołą aktorską połączoną z operą, czyli tam technika cyrkowa, sztuki walki, balet, taniec, śpiew. No i Jackie Chan ma nawet kilka płyt nagranych, piosenek na swoim koncie. Chyba nawet do Zbroi Boga śpiewał główny temat. Więc też on chciał pokazać, że on, no bo on do dzisiaj bardzo mocno promuje Chiny i mieszka w Hongkongu. Choć mieszka w Hongkongu, co ciekawe, ale chciał pokazać, że właśnie my mamy coś więcej tam w Chinach, mamy coś, to kino troszkę inaczej wygląda, my tak cały ten inwentarz ze sobą przynosimy, tak, że ja reżyseruję, patrzę w kamerę, coś do scenariuszy grzebię, ja jestem kaskaderem, ja jestem aktorem, ja jestem piosenkarzem i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to było bardzo ciekawe, kiedy dotarło do Zachodu w końcu. Teraz to nawet trochę za bardzo on promuje nawet te Chiny, bo wbrew temu, co na przykład my możemy myśleć w większości jako widzowie, bo w sumie dawno chyba nie było w Polsce, żeby był film z Jackie Chanem. Myślę, że ostatnim to była jakaś Kung Fu Panda, w której on tam podkładał głos. Żółw jak ninja nowych jest Splinterem. Ale generalnie nie pojawiają się żadne produkcje, co nie znaczy, że Jackie Chan nic, w niczym nie gra, bo on gra regularnie w wielu filmach, i to nawet takich wysokobudżetowych, tylko że z tego, co się orientuje, on po prostu no ma tam jakąś, w sensie, ceną za to, żeby mógł grać, w ogóle jest to, że musi dobrze się też wypowiadać o partii, nie? Więc, więc pewnie dlatego jego tak dużo na Zachodzie te produkcje nie wychodzą, ale on cały czas jednak gra, ale możliwe, że po prostu on... Ja mówię, to jest moje bardziej przypuszczenie, bo nie wiem, bo nie sprawdziłem tego tak dokładnie, ale wydaje mi się, że on po prostu wziął tą cenę na siebie, żeby właśnie trochę te Chiny pokazywać, tak? Bo on zawsze, tak jak mówisz, no on zawsze chciał promować całą tą kulturę i to głównie o to mu chodziło. Tak, no na pewno będzie trochę uwiązany. Wiem na przykład, że Frank Grillo, który w pewnym momencie miał taki dobry moment dla kina akcji klasy B i on nawet grał chyba w którymś The Purge, ale w ogóle w którymś tym The Purge, w którym gra, wygląda jak Punisher w sumie. I też myślałem, czy nie będzie brany pod uwagę razem z Johnem Berntalem przy Punisherze. Skasował się właśnie filmem partyjnym. W sensie zagrał w filmie chińskim amerykańskiego komandosa, którego czyli chiński komandos zabija na samym końcu. No i to i właściwie na rynku amerykańskim został poniekąd skancelowany. Wystąpił tam chyba tylko w Lamborghini na Amazon Prime, które nawet nie ma Lamborghini samochodów, bo też był jakiś problem z budżetem i tam jeżdżą inne samochody, więc coś strasznego no po prostu. Także no niestety jest ta cena jest dość duża. Ze znanych nazwisk, które następnie nam przychodzą do głowy, jeśli myślimy właśnie o aktorach azjatyckich, no Jet Li, który się już tutaj nam pojawił, tak? No przede wszystkim w naszym kraju, no to cała trylogia Bartkowiaka na pewno. Tak? Zdecydowanie. Romeo musi umrzeć, tam nie pamiętam już dalej tych tytułów. Romeo musi umrzeć...
jeszcze coś z Pocałunkiem Śmierci chyba. No, a jak wpiszecie sobie... No i Danny the Dog. Tak, ale to już chyba nie bardzo. Nie, ale to też dużo później i też taka nietypowa rola. I tam tak. Bardzo dobre walki, tak zwane phone booth fights, czyli walki w budce telefonicznej, że tam w wąskiej kuchni właśnie pojedynek napięści. Ale to też taki był... Zwłaszcza te role w filmach Bartkowiaka, to taki styl też wykorzystywania tego, co masz pod ręką, nie? Bo on z tego głównie tam, on zobaczył, że coś leży, to brał i rzucał. W ogóle Francuzi, Belgowie mają swój rodzaj kickboxingu, on się nazywa Savat, to też Legia Cudzoziemska, jak dobrze pamiętam, trenuje. I Van Damme jest zresztą Savatowcem, nazwijmy to. Van Damme jeszcze nie mówiliśmy. Tak, Van Damme jest Savatowcem i oni, Francja w ogóle zawsze dobrze podchodziła do kina akcji, to już o Luku Bessonie nie mówię, ale jeżeli wiedzieli, że mają David Bella i Sebastiana Foucault, to od razu zrobili film o parkurze tak naprawdę. Wykorzystali to i zrobili Yamakasi. Pamiętam, byłem jedną osobą w kinie, która to oglądała w moim miasteczku i na początku mi pan nie chciał w ogóle tego odpalić, no bo jakby moje 15 zł nie wystarczyło, żeby to... Ale w końcu go ubłagałem, żeby mi to odpalił. Ale Francuzi mają w ogóle dobre podejście do... Reszta jest Polski, ale dużo z tych filmów Bartkowiaka jest w Paryżu, dzieje się w Paryżu i właśnie Romeo musi umrzeć dzieje się w Paryżu. Romeo musi umrzeć się dzieje w Stanach. Ale potem jest, wydaje mi się, przerzutka do Paryża, gdzie on się zderza z Cyrilem Raffaelli. I to jest postać francuska, o której warto tutaj wspomnieć. To nie w Romeo musi wspomnieć. Umrzeć. To na pewno nie w Romeo musi umrzeć. Romeo musi umrzeć jest z DMX-em, z raperem. Tak. No to w ten... Są dwa z DMX-em, są dwa. Okej, okay, no to masz rację, tak, przepraszam. Sprawdź proszę, który jest w Paryżu, w którym jest Cyril Raffaelli. To jest coś z Pocałunkiem, coś tam... W każdym razie chodzi mi o ten film. Ja tu od razu mówię dawaj. Sprawę. Jest Mroczna dzielnica. To jest DMX-em 1. Czekaj, muszę sobie to inaczej odpalić, bo tak to można sobie szukać i szukać. Więc tam jest taka postać właśnie Cyrila Raffaelli, który z kolei jest cyrkowcem. Od kołyski aż po grób. To jest też z DMX-em. Mroczna dzielnica. Sprawdź, Romeo musi umrzeć. Wszystkie jeszcze są raz. Z DMX-em, kurde. Nie, Romeo się umrzeć na pewno nie, bo on gra on się dowiaduje, że jego brat został zamordowany i on z Chin ucieka z więzienia i jedzie tam chyba do Los Angeles. Tam jest taka scena w tym filmie z Jetem Lee i też mi się wydaje, że jest to Bartkowiaka, gdzie on walczy właśnie z Cyrilem Raffaelli i tam jest taka słynna scena, w której kopie w łuzę stołu bilardowego i kopie w tą bilę też potem. Okej, okay, wiem chyba o co ci chodzi, znaczy wiem o jaką scenę ci chodzi, ale no dobra, nieważne. Nie będziemy teraz siedzieć. Tak, w każdym razie we francuskim kinie była taka postać, która zaginęła ogólnie. Ja nie wiem, co się z tym gościem dzieje. On nazywał się Cyril Raffaelli i on gra w jednym filmie Bartkowiaka właśnie z Romeo, z Jetem Lee. I to jest też niesamowita postać, bo on dosłownie został wyciągnięty przez producentów z francuskiego cyrku. Jest z wyszkolenia akrobatą. I to też trochę pokazuje, kogo trzeba było ściągnąć, żeby dorównał Jetowi. Dobra, jeszcze przez chwilę chciałem poszukać, ale w końcu i tak nie znajdę. Najwyżej wrzucę gdzieś w opis, bo serio nie chcę mi się teraz szukać. Ale no, Jet Li też się pojawił, jeśli chodzi o amerykańskie kino. On taką ciekawą rolę miał również w czwartej części Zabójczej broni. Pocałunek smoka, rok 2001. Smoka, okay. I to jest to, tak. I to jest... Ale to nie Bartkowiaka. Nie, to nie jest Bartkowiaka, natomiast tak, jest to francuski film. Ten Jet Li, on jest po prostu wszędzie. No teraz już niestety nie, ale, tak. Ale faktycznie... A, to... Dobra. To wiem. Okej. Okay. No i pojawił się też w Zabójczej broni 4, nie? I tam miał taką rolę właśnie tego, członka jakiejś tam triady. Tak. I on z takim... Chodził z takim tym... Koralikami do modlenia. Z takimi koralikami, które miały jakąś żyłkę i on czasami... Dokładnie. I on miał też taki długi warkocz, którym też czasami tak wracał. Tak, i był cholernie nieprzyjemnym gościem, tak. Ale był bardzo fajnie pokazany w tym filmie, bo jakby nie sięgnięto po takie to nieśmiertelne kino amerykańskie, gdzie Mel Gibson jest kulodporny i Glover tak samo, tylko oni we dwóch nie byli sobie w pewnych momentach poradzić w stanie z Jetem Lee, bo on był po prostu wyszkolonym gościem, tak? I to bardzo też ładnie pokazuje, co się dzieje, kiedy zwykły facet trafia na kogoś, kto jest wyszkolony, ale jest dużo mniejszy od niego. I jak to wygląda tak naprawdę, bo
To też jest jakaś taka dyskusja internetowa wieczna na temat sportu walki, że nie, no przecież jak ktoś jest dwa razy większy to i nigdy nie walczył, to załatwi kogoś, kto jest mniejszy, ale jest wyszkolonym zawodowcem i to jest nieprawda. No nie. To się nigdy nie zdarzy. Nie, to nie ma takiej opcji. I to nie tylko kino nam pokazało. Tak. Nawet w Grze o Tron tak było, chociaż ostatecznie Góra zmiażdżył głowę tego. No tutaj można by było powiedzieć, że to był pojedynek wagi lekkiej z wagą półciężką i obaj są wyszkoleni. No to był pech. Tam niestety siła mięśni zrobiła swoje. Z Jetem warto też jeszcze powiedzieć, on miał tak duży wpływ, że w Danny the Dog, czyli w tym filmie, w którym chodzi z obrożą i spuszcza się go ze smyczy, został ostatnio ten motyw wykorzystany w walce Israela Adesani z Alexem Pereirą w UFC. Inaczej, szybki background. Izrael Adesanya bardzo długo jest mistrzem wagi średniej, więc organizacja wyciąga kickboksera, który znokautował go dawno, dawno temu, Alexa Pereira, daje mu szansę walki z mistrzem od razu z buta. Alex Pereira nokautuje mistrza, który długo panował, więc Izrael Adesanya sięga do swojej mrocznej strony, jak mówi w wywiadach, i wszędzie siedzi na konferencjach w takiej samej obroży jak Danny the Dog i spuszczają go ze smyczy w klatce, wygrywa przez nokaut. To nie jest zupełnie mój świat. Zderzenie uniwersów jest dość duże. Okay. Więc nie wiem, czy Jet Li, grając w tym filmie, wiedział, że będzie miał tak duży wpływ na sporty walki. Na rzeczywistość. Overall, tak. Okej, jeszcze z kinem azjatyckim, jeśli chodzi o właśnie tego rodzaju kino, ja bym tutaj na chwilę płeć zmienił, bo gadam w zasadzie o samych mężczyznach. To tak? Prawda. No co, jeśli chodzi o kino lat, nie wiem, 80. czy 90. jest no jakby, nie chcę, żeby źle zabrzmiało, że powiem logiczne, no ale no głównie to mężczyźni byli tymi silnymi postaciami w kinie, więc dlatego mówimy o mężczyznach, ale jeśli chodzi o kobiety, to Michelle Yeoh na przykład, ta, którą mogliśmy zobaczyć jako, mimo że ona już wcześniej oczywiście gra tylko w Azji, ale jako światowi widzowie mogliśmy ją zobaczyć w Przyczajonym tygrysie ukrytym smoku, w filmie Ang'a Lee, który przecież w ogóle na nowo trochę spopularyzował te azjatyckie sztuki walki. No i oczywiście jeszcze w jednej z odsłon Jamesa Bonda, tak? W Śmierć nadejdzie jutro. O. Tak, no zdecydowanie tutaj problem jest taki, że faktycznie kobiety padły trochę... jak to nazwać? Takim... padły pod gilotyną tej takiej tendencji robienia z facetów nieśmiertelnych, tak, superbohaterów, i zazwyczaj jak kogoś, jeżeli wstawiano jakąś aktorkę, która miała odgrywać rolę kobiecą, superbohaterską albo w kinie akcji, zazwyczaj niestety tylko jako taka postać towarzysząca, raczej nie było tam, starali się nie pokazywać nikogo mocnego. Można wymienić, myślę, z takich najmocniejszych kobiecych postaci Tina Turner w Mad Maxie. Myślę, że to było dosyć istotne. Ale wtedy znowu sięgano po tak dużą gwiazdę, która była znana poza samym kinem, że ona sama przyciągała, więc już nie musiała jakby sama wnosić tej postaci do tej akcji, do tej sensacji. W Bodyguardzie Whitney Houston, myślę, no ale to też nie jest... No nie, no to znowu, zupełnie tak, inny, to jest inny postać, rodzaj postaci. Chroniona. A Michelle Yeoh, to dobry w ogóle zacząłeś wątek, bo Przyciągnięty Tygrys i Ukryty Smok i Hero to były te filmy, które znowu otworzyły Zachód, właściwie Amerykę, na takie rozumie, ej, kurczę, mamy jeszcze Hongkong, tak? Jeszcze są znowu Chiny, sięgnijmy po te filmy, a one z kolei odwołują się do tych starych filmów z tymi rycerzami Xiao tak zwanymi, czyli w tej mitologii chińskiej to są ci goście właśnie, którzy podobno biegali po wodzie, potrafili się odbijać od powietrza, robić 10 obrotów i byli jakimś takim w mitologii chińskiej ucieleśnieniem bóstw tak naprawdę. I żywiołów. I żywiołów, tak. Demonów zawierały jakieś pakty z różnymi bóstwami, żeby tak osiągać jakieś nadprzyrodzone moce. No i jeszcze przecież ten aktor właśnie, co w Przyczajonym Tygrysie i Ukrytym Smoku tą główną rolę. Chow Yun-fat. Tak, no. To tam, to w ogóle bardzo dobry film w ogóle. Tak, i Chow Yun-fat w ogóle wnosił też, znaczy on mniej wnosił takiego kina akcji, tego rzemiosła kopanego, natomiast bardzo duży taki bagaż aktorski to był po prostu. Tak, bo on jeszcze grał, bo poza tym, że on tam pokazywał walki w tych filmach, to on grał takiego mędrca, tak? On był takim człowiekiem, który przelewał mądrość i on pokazywał, że walka to jest tylko ostateczność, tak? I głównie obrona, a nie atak, więc tam nie było takiej właśnie tego kunsztu walki też, tak bardzo, nacisku, tylko właśnie po to, żeby też takiej
wiedzy i takiej kultury też trochę tego tak. wszystkiego przekazać. Tak, że za tym idzie jakaś filozofia. Warto dołożyć też jeszcze z naszych czasów dawnych, Karate Kid, w którym Hilary Swank, ile dobrze pamiętam, była w czwartej części. W trzeciej albo czwartej. Tak, no. Więc też zamyk, jakby odcina tą męską część i to ona teraz jest tym później uczniem. Później była w Million Dollar Baby. I dokładnie, w kapitalnym filmie bokserskim, więc jakby odcięła trochę tą męską część, Pat Morita wreszcie szkoli tak kobietę. Ale też Dom latających sztyletów, gdzie właściwie główną postacią tragiczną trochę jest też kobieta. Mhm. Więc no znowu tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że to Azja znowu pokazała, jak pokazywać, na przykład nauczyła Amerykę, jak pokazywać kobiety w mocnym kinie akcji. No bo nie wiem, czy będziemy do Czerwonej Sonii wracać. W sumie można trochę. Można. Ja jeszcze tylko powiem, że Michelle Yeoh też pokazała bardzo dużo w ostatnim nagrodzanym filmie, czyli Wszystko Wszędzie Naraz, tak? No tam też gra główną rolę i pokazała po prostu, że pomimo wieku i tego, że no, jak się pojawiała w ostatnich latach w kinie, to raczej w innym charakterze, no nadal potrafi zrobić to, co potrafiła robić wcześniej, więc ja się bardzo cieszę właśnie, że w ogóle kino zaczęło pokazywać w takich kontekstach kobiety, bo jak dobrze wiemy, w sporcie kobiety też walczą i moim zdaniem nieraz walczą lepiej niż mężczyźni. Więc fajnie, że kino też to pokazuje i zaczęło to pokazywać już jakiś czas temu. I mam nadzieję, że będzie powstawać coraz więcej filmów, które właśnie, jeżeli kino jest... Zresztą nawet w Johnny Wicku, do którego też jeszcze sobie przejdziemy, no, też kobiety się pojawiają, tak? Tak, no w ogóle jak dojdziemy już do Johna Wicka, no to trzeba powiedzieć o Halle Berry, która tam jest dużo większy background niż tylko John Wick, bo ona jest związana po prostu ze sportami walki w pewien sposób, ale do tego dojdziemy. Dobra, to jeszcze ty zacząłeś, o kim wspomniałeś, tylko teraz mi głowa z głowy... Jeżeli chodzi o Azję w ogóle, jeżeli chodzi o facetów? Nie, o kobiety chyba. Może o facetów. Chyba nie. Mówiłem o Domie latających sztyletów, ale nie pamiętam, tak. jak nazywa się ta główna aktorka. To też jest aktorka azjatycka. Ona, wydaje mi się, że grała w Gejszy też. Mhm, możliwe. Więc też o niej. No, Czerwona Sonia kiedyś. O, do Czerwonej Sonii właśnie chciałeś wrócić. Ale jeżeli już kobiety mocne, no to Quentin Tarantino i Dead Proof. No bo to już... i Kill Bill. I Kill Bill, tak. Więc tutaj i znowu powrót do azjatyckiego kina w pewien sposób. Czyli powrót do kina samochodowego, czyli odkopujemy to, o czym mówiliśmy na samym początku. No i kino Bruce Lee i kino azjatyckie, gdzie... Plus coś, do czego zaraz mieliśmy przejść, czyli też kino klasy B, tak? Albo nawet jeszcze dalej. Tak, kino klasy B robione z takim, no, z polotem po prostu. I też odkupywanie jakichś fajnych, ciekawych wątków, które można poruszyć. No ale tak, zdecydowanie Kill Bill to jest pokazanie tego, jak kobiecą no, postać ogóle, pokazać. W ogóle Tarantino przecież, no, jak pewnie większość słuchaczy wie, Tarantino no, wychowywał się na kinie klasy B, kinie na takim, którego żaden inny normalny człowiek nie oglądał, na kinie właśnie też zagranicznym. Mhm. Na tym się kształcił, że tak poznawał kino w taki sposób, co wielokrotnie pokazał w swoich filmach, nie tylko tych w Kill Billach, ale w większości swoich filmów właśnie pokazuje te wpływy właśnie takiego rodzaju kina u siebie. No i u niego też te bohaterki zawsze były silne, tak? Bo nawet przecież Mia Wallace w Pulp Fiction to też nie jest jakaś pierwsza lepsza panienka, tak? Tylko naprawdę charakterna kobieta. No ale w Kill Billu pokazał już silne wpływy kina azjatyckiego i tam właściwie najsilniejsze są tylko kobiety w tym filmie. W większości przypadków tak. On też no, wprowadza bardzo dobrze te wszystkie wątki sportu walki i tej kultury azjatyckiej do swoich filmów, no bo też jest, on się na tym zna, lubi to, no i może nie jest z tego pokolenia, z którego my jesteśmy, jest od nas starszy, ale on jest znowu z tego pokolenia, kiedy do kina jego tam studyjnego, w którym on oglądał filmy, poza kinem klasy B, trafiały też przypadkowo właśnie stare filmy azjatyckie, które były pełne właśnie gości, którzy tak obcinali sobie ręce maczetami i wyłamywali drzwi albo kimś, albo z samym sobą tak naprawdę.
To zanim jeszcze przejdziemy, bo mamy w punkcie notatki też, żeby przejść sobie do takiego współczesnego kina właśnie ze sportami walki, kina kopanego, mówiąc tak ogólnie, ale zanim do tego, to sobie jeszcze przejdziemy do właśnie do tego kina klasy B, tylko takiego dobrze znanego kina klasy B, tak? Czyli wszystkich produkcji, może nawet nie tyle takich kopanych, bo tam bardziej więcej było też broni i tego typu walki, ale wszystkie filmy ze Stallonem, z Arnim, tak? Z Van Dammem właśnie, czy nawet z Dolphem Lundgrenem też, więc czyli wszystko to, do czego powrócili niezniszczalni parę ładnych lat temu. Tak, no to była bardzo mocna epoka. Właściwie w pewnym momencie te filmy były produkowane masowo i one mają pewien wspólny template i właściwie można trochę powiedzieć, że to Arnie ten template narzucił, bo on, tak jak ten idol z Herkulesa, o którym on mówi w dokumencie, no był czymś takim egzotycznym trochę. To był koleś, który po pierwsze no był najlepszy w swoim krafcie, czyli w tym bodybuildingu. On to wniósł do tego kina, natomiast był taki trochę egzotyczny, wyglądał trochę inaczej, mówił inaczej, był taki dosyć ciekawy, no i w końcu się na nim poznano. I podobnie było ze Slyem, który ma taki trochę włoski vibe, ale znowu bardzo niski. Potem, kiedy przypakował, to po prostu wyglądał też kapitalnie i też zaczął być ciekawy. Znaleziono na niego pewien sposób. Van Damme, no to Muscles from Brussels, czyli też Bruksela, troszkę łamiący język, ale znowu gość po balecie, taki, który potrafi trochę tańczyć, inaczej się poruszać, też z ciekawą aparycją. No i Dolph Lundgren, wykształcony Szwed po doktoracie, więc jakby jest o ich wszystkich w pewien sposób spaja to, to taka egzotyka i to, co ze sobą przynoszą. No bo gdybyśmy nawet chcieli rozłożyć te umiejętności na sporty walki, no to mamy Lundgrena z backgroundem boksersko-kickbokserskim, mamy Van Damme od Savat, czyli taki odmiana kickboxingu i balet, Arniego z bodybuildingiem i Sylwestra Stallone w sumie z, no powiedzmy, że z boksem, w tym to miał najbardziej wypracowane. I oni po prostu w pięciu trochę podzielili cały ten amerykański tort między siebie na dobre 15 lat pewnie. To, co ich łączyło zdecydowanie, to po prostu miłość do one-linerów. I niektórzy mają takie, które się zapisały już po prostu w historii kina. Ale no fakt jest taki, że lata no od drugiej połowy 80. bym powiedział do końca 90. no to kino akcji należało właśnie do tych gości. Przecież dla mnie to jest w ogóle jeden z najlepszych filmów ze Slyem, Człowiek Demolka, no po prostu Wesley Snipes jeszcze przecież, gdzie odkopujemy Wesley'ego Snipesa. W ogóle Wesley Snipes też w paru filmach się pojawił i on też kopał dużo. Ja na przykład ze Snipesem uwielbiam Pasażera 57. Pasażer 57, ale też, a to możemy już w sumie powiedzieć, ale Blade, w którym on tworzy większość choreografii, to jest film poza tym Goyera, który właściwie pokazał Marvelowi, jak robić filmy wreszcie, które mogą... Będzie zaraz nowy Blade. Tak, dokładnie, z Mahershalą Ali, o ile dobrze pamiętam. Tak. No i Mahershala będzie musiał bardzo dużo nadrobić, bo w Blade'zie Wesley Snipes pokazuje chyba największy skill, jaki do tej pory miał. On miał duży background kickbokserski, zanim dotarł do filmów w takiej skali, ale on też bardzo dużo choreografii sam wyprodukował w Blade'zie, które są kosmiczne, są niesamowicie wyprodukowane i Blade do dzisiaj, nawet już się nie patrzy na to CGI, po prostu robi robotę. To jest dobry, mroczny film, w którym Wesley Snipes jest 10 razy lepszy niż w Człowieku Demolce, a w Człowieku Demolce był 10 na 10. Dokładnie. No i Sly też tam był świetny, czy mówię o tym, o Człowieku Demolce, to jest jeden w ogóle z moich ulubionych filmów właśnie ze Slyem, ze Snipesem też. Ja Snipes jeszcze jedną rzecz dawał do tych filmów, on naprawdę fajnie przemycał humor. Tak. I to nie były one-linery wbrew pozorom, to było właśnie takie fajne, po prostu gość, który umiał ci przylać, ale był po prostu zabawny. Nawet jak czasem był takim gburowatym typem i zarozumiałym, to mimo wszystko miał fajny ten charakter. Tak, na przykład to szczególnie w Blade'zie widać, gdzie on właściwie w każdej części, w której gra, bez względu na to, czy one są lepsze, czy gorsze, ale nawet trafił już do rąk Guillermo del Toro w pewnym momencie razem z Ronem Perlmanem. To jest też niesamowite osiągnięcie. No, one momentami są nawet takimi sucharami, ale one bardzo dobrze pasują do tej postaci, bo ona jest tak wykręcona, jeżeli chodzi o background i to, w jaki sposób została w ogóle wymyślona, że on to bardzo dobrze po prostu do siebie dopasowuje. Dobra, zaraz sobie przejdziemy do współczesności, ale zanim o tym, to ja bym chciał trochę pogadać o tym backgroundzie, czyli o czymś,
jak się w ogóle to kręci. Bo my tak sobie rozmawiamy, mm-hmm. że tu się fajnie kopie, mm-hmm. tutaj fajnie to robią i tamto, no ale jak to się robi, żeby to wyglądało efektownie, ale żeby przy okazji nikt nie zginął na planie. Mm-hmm. No kiedyś w ogóle to, nazwijmy to starożytne kino amerykańskie, no korzystało ze szkół kaskaderskich, tak? Zazwyczaj tych dublerów było jednak bardzo dużo i też nie bano się z nich korzystać, no bo zarówno Landgren, jak i Sly, jak i Arnie po prostu dużo kosztowali i źle by było, gdyby się po prostu rozbili. Sly był troszeczkę takim pionierem w tej kwestii, bo na przykład jest taka tradycja w graniu Rockiego, że każdy, kto przychodzi na plan i gra przeciwnika Rockiego, czy w ogóle jest jedną z postaci, jeżeli jest bokserem, no to musi zostać znokautowany. I to mhm. jest stara tradycja, którą zastosował jeszcze Sly, kiedy został znokautowany przez aktora grającego Creeda. No i Michael B. Jordan też o tym mówił, Jimmy'ego Fallona, że niestety, no też go to czekało i kasował go Sly właśnie. Okay. Więc każdy z tych aktorów musiał przejść pewien dość chrzest, tak, i dość duży trening, żeby jednak ten boks wyglądał jak najlepiej. No i Sly był właśnie tym gościem, który się uparł właśnie w pierwszym roku, że macie wszyscy wiedzieć, z czym boks się je. W spartańskich warunkach, z małym budżetem, wszystko kręcone, Sly zatrudniający jakichś trenerów, których nikt nie zna z nowojorskich klubów i z filadelfijskich, bokserskich oczywiście, sam biorący nad ranem i wieczorem lekcje w gymach, w których nie płacił, bo zmywał podłogę. Niesamowita historia, więc on był jednym z tych pionierów wprowadzania trochę tego craftu, no ale na początku byli to właśnie szkoły kaskaderskie. Natomiast Azja z kolei pokazała, że większość rzeczy powinno się robić samemu. Są na to pewne myki. Jackie Chan w jednym wywiadzie opowiada, że wszystkie te krzyki i te takie dźwięki, które słyszymy z ust karateków, nazwijmy to, jak się o nich mówiło kiedyś w azjatyckich filmach, to są po prostu komendy dźwiękowe. To znaczy oni w pewien sposób dzielili sekwencję dźwiękami i żeby sekwencja trwała, żeby wiedzieli, co następuje po czym, wydawali z siebie pewne ciekawe, dźwięki nie wiedziałem o tym. Przy wydechach i w ten sposób jakby tworzyli całe sekwencje. No a dzisiaj po prostu jest to masa, sztab ludzi, goście z sił specjalnych, ludzie z UFC czy z innych organizacji prestiżowych, w których trenuje się sztuki walki, którzy pracują wiele miesięcy z aktorami nad tym, żeby to, co się nam wydaje nierealne, jednak było w 90% przybliżone do realnej walki czy starcia pomiędzy danym zawodnikiem, danym fighterem czy bohaterami filmu. Jak mówiłeś o tym, że właśnie Sly tak dążył do tego, żeby każdy zasmakował czegoś po prostu na własnej skórze, to mi się przypomina trochę ten making of Mavericka, że jak zostali już wybrani wszyscy aktorzy, którzy mają też się pojawić w filmie i mają być pilotami, to Cruise specjalnie dla nich sam napisał 3-miesięczny program szkoleniowy, który każdy z nich musiał przejść. Dokładnie tak. Żeby być przygotowanym przede wszystkim fizycznie na warunki, jakie będą mieli w tym samolocie później, tak? No bo jak wsiądziesz z buta do samolotu i będziesz miał przejść przez 9G przyciąganie, to po prostu cię odetnie, nie? Dokładnie, nie będziesz w stanie po pierwsze ani grać, ani po drugie, tam była taka bardzo fajna historia z Milesem Tellerem, który tam polegało to na tym, że oni, już nie pamiętam, chyba 250 tysięcy dolarów kosztowało wylecenie jednego odrzutowca, myśliwca, więc aktor i pilot, więc żeby nakręcić sceny, które są w kokpicie, aktor sam musiał włączyć GoPro, które to kręcił. Tak. I Miles Teller zapomniał w której scenie, bo po prostu go odpięło i był taki zachwycony tym, co tam się w środku dzieje. No tak, Tom Cruise od pierwszego Mission Impossible zaczyna te granice coraz bardziej przesuwać, popadając w pewną skrajność, ale to tylko powoduje, że trochę bardziej się go w tym świecie szanuje. On ma za sobą filmy aktorskie, czyli takie, w których po prostu gra, a teraz może się trochę tym kinem kaskaderskim, kinem akcji pobawić. No bo powiedzmy sobie szczerze, to jest ciężka praca, ale jednocześnie musi być cholerny fan, latać myśliwcami, skakać na spadochronie z motocykla. Jakby, myślę, że większość z nas kinomaniaków chciałoby czegoś takiego przecież spróbować. Dlatego ja uwielbiam filmy z Tomem Cruise'em. Ja tutaj zupełnie go nie oceniam jako ten taki bardziej prywatne jego aspekty, to mnie to nie interesuje za bardzo, ale jako i wiem, że on jest dobrym aktorem, bo on ma za sobą role, które były naprawdę świetne, ale teraz on się skupia na tym, żeby po prostu dawać ludziom fan w sposób taki
powiem trochę nolanowski, czyli pokazywać jak najwięcej rzeczy, które faktycznie są robione, a nie tylko w komputerze wygenerowane. I moim zdaniem to się sprawdza. To jest naprawdę, to jest naprawdę super, zwłaszcza, że nawet w serii Mission Impossible też kino kopane też występuje. Występuje w bardzo dobrej wersji i na przykład ta scena Henry'ego Cavilla z Tomem Cruise'em, gdzie Henry Cavill ładuje bicepsy, przeszła też do pewnego kanonu. A to było, to była, mówisz o tym ruchu, tak. Nie? No to było, tego nie było w scenariuszu, nie? Tym bardziej, no to super. No Cavill sam jakoś na to wpadł, zrobił, oni powiedzieli, wow, jeszcze raz. Dokładnie, więc kapitalne, no to przechodzi też do kanonu i to są takie momenty też tego kina właśnie, gdzie jest bardzo dużo tego craftu i mamy dużo tego rzemiosła. Kiedyś, bardzo dawno temu, młodziutki Jackie Chan, ta scena jest na YouTubie i polecam wszystkim zobaczyć, bez względu, czy podobają się wam sporty walki, czy nie. Jest dość długa scena walki z filmu Milson Wills, albo Wilson. Załóżmy, że Milson Wills, Jackiego Chana z mistrzem kickboxingu Benem Urquidezem. I to jest w ogóle jedna ze scen uznana w historii kina akcji za jedną z najlepszych ever. I tam dochodzi do prawdziwych knockoutów. W sensie oni się tam trafiają, bo robią, starają się to robić jak najbardziej realnie i kontynuują. Okay. I to widać, w którym miejscu jest błąd, ale błąd na korzyść widza. Walka jest oczywiście, ponieważ waga jest dość mała. Ben Urquidez, jeśli dobrze pamiętam, walczył w wadze piórkowej. Szybkość walki, jak na tamte czasy, jest kosmiczna. Jest dość dużo scen kręconych jednym ujęciem, co na te czasy było nietypowe, więc Benny the Jet, jak nickname jego ringowe wskazuje, Urquidez, jest bardzo szybki. Jackie Chan, młodziutki wtedy, 20-paroletni, dorównuje. Absolutnie banger, hit. Jakbym miał wybrać taki punkt, w którym znowu taki rodzaj kino wraca do łask, że tak powiem, i zdobywa na nowo popularność, no to chyba przełom wieku i Matrix. Tak, zdecydowanie. I to znowu jest ten element, w którym Keanu już dawał nam sygnał, że na Matrixie i tych treningach, których on tam wybija bark, Catherine Ann Moss łamie nogę i tak dalej, się nie skończy. Że to kiedyś prawdopodobnie wróci. No my tego wtedy nie mogliśmy przewidzieć. Ale myślę, że poza samym konceptem filmu, jakim jest Matrix, bo pamiętam, jak oglądałem ten film w kinie, on mnie po prostu wysadził z siodła, no to część akcji jakby robiła robotę, wymyślenie bullet time'u, no i też przeciągnięcie, tak naprawdę przeoranie przez dzisiaj rodzeństwo Wachowskich, kiedyś braci Wachowskich, przeoranie wszystkich aktorów, łącznie z Laurencem Fishburnem i Hugo Weavingiem, przez camp sportów walki tak naprawdę i przygotowania do tego, jak to powinno wszystko wyglądać. No i dlatego to między innymi takie wrażenie robiło, prawda? Bo pomijając już oczywiście aspekty techniczne, czyli po prostu wyniesienie kina akcji trochę na inny poziom, pokazanie czegoś, czego jeszcze wcześniej nigdy nie było. I w zasadzie no to nie będzie daleki od prawdy, jak powiem, że w zasadzie Matrix po prostu zrewolucjonizował kino akcji współczesne i jakby też spójrzmy nawet na to. Był Matrix, potem były jeszcze kolejne dwie części, a mówię ogólnie o Matrixie, w którym pojawiły się sceny w slow motion i przypomnijmy sobie takie filmy, powiedzmy od 2004 do 2010-2012 roku, po prostu slow motion to aż już wyrzek był po prostu tych scen z ekranu, prawda? To prawda. Nawet ktoś podnosił herbatę, to już było w slow-mo. Więc i to wszystko jest wpływ Matrixa, tak? To jest film, który miał ogromny wpływ na kino, akcji, na kino z elementami walki i myślę, że to będzie taki... Później pojawiają się filmy oczywiście, o których już mówiliśmy, czyli różne filmy z Jetem Lee, Kill Bill i tak dalej. Ale no już możemy sobie przejść do tego, co teraz w zasadzie jest esencją, jak myśli się o kinie z sekwencjami walk, czyli z Johnem Wickiem, który to był rok 2016, pierwszy chyba rok, tak. Czy tam 14, tak. 14, 15, 16, coś takiego. Z 10 lat temu, około. Dokładnie. To ten film w zasadzie wszedł znikąd.
Nagle pojawia się zwiastun filmu, w którym znajduje się Keanu Reeves, który ostatnimi czasy w niczym w zasadzie nie grał, ale przynajmniej w niczym jakimś takim widowiskowym. Jest z brodą, z długimi włosami, przetłuszczonymi i tak dalej. I motyw filmu jest taki, że Keanu Reeves mści się na typach, którzy zabili mu psa. Mhm. Czyli jak słyszysz o czymś takim, o takim koncepcie, to chce ci się śmiać, bo nie wierzę, że to jest dany film. A do dzisiaj moja żona się czasami śmieje, że John Wick to jest taki mój film, w coś jak mam Powrót do przyszłości. Mhm. Czyli jak mam jakiś troszkę gorszy dzień, albo to nie wiem co, to sobie odpalę Johna Wicka. I ja się tak doskonale bawię na tym filmie, bo przede wszystkim dlatego, że on niczego nie udaje. Mhm. To nie jest, że to ma być wybitny film, a jest, nie jest wybitny, tylko znaczy ambitny, w zasadzie niewybitny. To jest coś, co mi przywołuje właśnie te takie filmy z dawnych lat, że tu chodzi o fan dla widza, o widowiskowość i po prostu bardzo dobrą, sprawną realizację. I to jest w tym filmie najważniejsze i on nam to daje. Tak, to prawda, ale wydaje mi się, że jest coś, o czym powinniśmy powiedzieć w przypadku akurat Johna Wicka, bo tam widać po prostu bardzo dużą tą inspirację. Wiele lat wcześniej, znowu w Azji, pojawia się ktoś taki, kto nazywa się Tony Jaa i wychodzi z takim filmem jak Ongobak. I to jest film, który jest w 100% oparty na Muay Thai. Tony Jaa jest specjalistą w tym stylu walki. W ogóle w tym filmie on ma najprostszy mechanizm, jaki można sobie wyobrazić. Ktoś, mafia porywa słonia, słoń jest święty dla Tajlandii. Tony Jaa rusza, używając nawet nie Muay Thai, czyli tej nowoczesnej wersji tajskiego boksu, tylko Muay Boran, czyli tej tradycyjnej, którą używało 4 strażników króla Tajlandii, kiedy on jechał na słoniu w czasie bitwy. Oni ochraniali 4 nogi słonia. I on, używając Muay Boran, przedziera się przez mafię chińską, tajską i tak dalej, w bardzo efektowny sposób, oczywiście wykonując wszystkie ewolucje, ale samo kręcenie tego filmu przypomina kubek w kubek to, w jaki sposób jest zrobiony John Wick, i to oczywiście na plus, to znaczy Keanu Reeves odrobił swoje lekcje. Ja pamiętam, jak na studiach z 15 lat temu, albo nawet więcej, zobaczyłem w Gazecie Wyborczej małą recenzję tego filmu, gdzie siedzi właśnie plecami do widzów, klęczy w takiej bardzo tradycyjnej pozycji Tony Jaa, wtedy 20-letni, występujący w Guardians of the Galaxy niedawno tak naprawdę, w tradycyjnym stroju do walki tajskiego boksu, z owiniętymi rękami, specjalną owijką na głowie, i jest, recenzja jest jednozdaniowa. Najlepszy film akcji od czasów Wejścia Smoka. I ja już wiedziałem, okej, to I'm done, ja jestem kupiony. I faktycznie on jest do dostania teraz na wszystkich platformach streamingowych, ale jest, tam są rzeczy, których wcześniej się nie robiło. Tony Jaa z podpalonymi nogami walczy z ludźmi, rozbija kolanem kaski motocyklowe. Są sceny kręcone na jednym ujęciu, które trwają milion lat i tam jest jakaś ultra skomplikowana sekwencja walki. I na przykład, kiedy ja poszedłem na studia, to właśnie ten film wypchnął mnie do gymu, żeby trenować tajski boks przez dobre 2 lata. To był film, który mnie wypchnął do tej sztuki walki. Tak mocny miał na to wpływ. I po nim był jeszcze film, tym razem z Indonezji, który nazywał się The Raid. I z kolei tam jest Uko Iweis, czyli aktor z Dżakarty, który z kolei walczy. Film polega na tym, że task force prewencyjny policji przedziera się przez wieżowiec. I Iko Uweis wykorzystuje indonezyjską sztukę walki w pokonywaniu przeciwników. Znowu jedno ujęcie ciągnięte na długiej sekwencji, bardzo skomplikowane, bardzo brutalne sekwencje, bardzo podobne do tych, które dzieją się w Johnny Wicku. I jeszcze zanim nakręcono Johna Wicka, był film z Karlem Urbanem Dread, który jest dosłownie skomponowany tak jak The Raid. I wszystkie te wpływy widać i bardzo dobrze. W sensie ludzie oglądający Johna Wicka, czy oglądający je pierwszy raz, nie muszą wiedzieć, że to wszystko się wcześniej wydarzyło, zanim obejrzą Johna Wicka, ale warto, żeby do tego kina wrócili, bo absolutnie The Raid i Ong Bak to są najlepsze filmy akcji, jakie kiedykolwiek ktokolwiek może zobaczyć, w których to, co dzieje się naprawdę, jest realne i wpływ sztuki walki tradycyjnej w przypadku Ong Baka i tej indonezyjskiej jest ogromny. Bo jeśli chodzi o Johna Wicka, to też tutaj mamy bardzo fajne połączenie, czyli walk
tych takich tradycyjnych, czyli wręcz i kopanych i tak dalej. I wplecienie do tego wszystkiego broni palnej przede wszystkim, tak. Bardzo dobrze, że to zauważyłeś, bo podobne rozwiązanie mieliśmy w Equilibrium z Christianem Bale. O, świetny film. Tam ładnie to było nazwane gun kata. Kata to jest pewna sekwencja w karate. Tak się nazywa sekwencję kopnięć czy kombinację uderzeń rękami i nogami. Natomiast gun kata, dlatego że przedłużeniem ręki kleryków była broń. Niesamowite sekwencje walk, świetny film w ogóle. I podobnie jest w Johnny Wicku, w sensie grupa przygotowująca Johna Wicka do tego filmu, Johna Wicka, Keanu Reevesa, wymyśliła pewną hybrydę, to znaczy ludzie z oddziału specjalnego Navy Seals i specjaliści od brazylijskiego jiu-jitsu wzięli Keanu Reevesa i stwierdzili, okej, co możemy stworzyć dla takiego gościa, który jest atletyczny, ale trochę jest na emeryturze, trochę jest łosztapem, jeżeli chodzi o umiejętności, ale kiedyś był Neo. Tak, kiedyś był Neo. Żeby on kasował każdego jak najszybciej może. I wymyślili właśnie hybrydę, która powoduje, że John Wick w filmie, znowu wracamy do tego, stara się skasować swojego przeciwnika jak najszybciej jest to możliwe. I używa albo dźwigni, albo bardzo szybko obalenia w parterze, albo po prostu do niego strzela. Więc ma trzy rozwiązania. John Wick nie wdaje się w burdę, jeżeli zaczyna być... przykrywany przez przeciwników, to wykorzystuje wszystko to, co ma naokoło. Ważne jest, że on za każdym razem próbuje doprowadzić do tego, co kiedyś Steven Seagal tak naprawdę, czyli do sprowadzenia przeciwnika jak najszybciej do parteru albo uniemożliwienia mu kontynuowania walki, jeżeli nie ma przy okazji broni albo broń nie ma naboi. No i ten film, on mimo, że pojawił się w zasadzie znikąd, to on zrobił swoje i zwłaszcza jeśli chodzi o publikę, no to, to ludzie polubili bardzo ten film, więc logicznie się stało, że powstanie kontynuacja. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że po prostu budzi się jakiś potwór zwany uniwersum i po prostu i tam bardzo dużo dziwnych rzeczy się zaczęło potem w tym filmie dziać, ale nie mówię tego w jakiś pejoratywny sposób, tylko po prostu tak, że świat Johna Wicka został dość ciekawie przedstawiony. Tam świat przedstawiony jest naprawdę oryginalny i ciekawy. Jest absurdalny, ale ma swoją magię w tym. Natomiast pewne było, że zostanie spełnione prawo kontynuacji, czyli musimy zrobić więcej i lepiej. I w przypadku Johna Wicka 2, a potem 3, a już w ogóle w przypadku 4, zostało to zrobione bardzo dobrze. Te filmy nie są karykaturą poprzednich filmów, tylko faktycznie robimy więcej i lepiej, ale nie dlatego, żeby było więcej i lepiej, tylko po prostu, żeby nadal to dobrze wyglądało. Musimy jakby przeskoczyć poprzeczkę, którą sami sobie ustawiliśmy poprzednim filmem. Cholernie wysoko. I ja uważam, że ta seria jest naprawdę, naprawdę znakomita. Nie mówię, że ona musi się ciągnąć w nieskończoność, bo chciałbym, żeby ostatecznie się zakończyła i po prostu była, skoro dzisiaj w dniu, w którym to nagrywamy, wyszedł chyba Continental na Prime i podobno jest bardzo słaby, ale nie sprawdzałem jeszcze. I ja tą serię bardzo lubię, bo ona mi po prostu przypomina taki smak dzieciństwa, jeśli chodzi o takie kino, jednocześnie pokazując coś świeżego. Bo tak jak mówiliśmy, ten sposób walki to jest też coś, czego dawno w kinie nie obserwowaliśmy. To jest coś trochę nowego, ale też nawiązującego do tego, co było w kinie akcji kiedyś. Keanu Reeves przede wszystkim nam zrobił bardzo dużą przyjemność, ale niestety wyrządził ogromną krzywdę wszystkim innym, którzy będą teraz robić kino akcji. I właściwie mamy pokłosie też filmów, które powstają po... Zresztą przepraszam, że ci przerwę, śmiało. Bo zarówno pierwszy John Wick, jak i kolejne części to są filmy zrobione przez kaskaderów. Tak? No tak, Chad Stahelski jest kaskaderem, który odpowiada nie tylko za sekwencje w Johnny Wicku, ale też Keanu Reeves, zrobiąc krzywdę ludziom w ten sposób, aktorom wszystkim, rynkowi, trochę też otworzył ich na takie uniwersum, to znaczy każdy potem chciał być Johnem Wickiem i powstają dobre substytuty tego filmu dzięki temu, no bo w Johnny Wicku poza tymi sztukami walki, o których mówiłem, i tą hybrydą, którą przygotował ten zespół, jest też po raz pierwszy uczenie się i pokazywanie
w dobry sposób, jeżeli nie jest to film wojskowy, rytmicznego strzelania, tak? Czyli strzelania w biegu, używania broni. W ogóle to, w jaki sposób opanował broń palną John Keanu, jest niesamowite, bo on w pewnym momencie w jedynce przeładowuje shotgun, popisując się, w sensie to jest manewr, który się robi, żeby zrobić więcej punktów na zawodach. On go przeładowuje z drugiej strony, żeby się po prostu popisać, żeby potrafić to zrobić. No i wciąga w to uniwersum bardzo ciekawe postacie, tak jak na przykład raper Common, który jest genialnym villainem w pierwszej części, dołącza potem do niej. W drugiej, przepraszam, tak. Dołącza potem na samym końcu, na ostatniej prostej, gigant, jakim jest Donnie Yen. No i po drodze przeciąga też przez ten kamp strzelania, jeżdżenia samochodami, szkolenia psów i walki Halle Berry, która, chciałem właśnie o tym teraz powiedzieć, która dostaje absolutnej manii, jeżeli chodzi o sporty walki. Nagle staje się ambasadorką UFC, czyli Ultimate Fighting Championship, najbardziej prestiżowej organizacji. Zakłada pas kobietom zdobywającym pas w kategoriach wagowych. No i promuje swój film, który nie jest dobry, ale jest filmem o MMA w wykonaniu kobiety, gdzie gra właśnie Halle Berry. Ona dostaje absolutnie bzika na temat sportów walki. I to też jest dobre. W sensie w ten sposób Keanu Reeves też działa troszkę w mojej branży, to znaczy popularyzuje sporty walki wśród ludzi i wykonuje pewien apel, że okej, zobaczcie, jakie to jest super, jak można być trochę super bohaterem, jeżeli poświęcisz się sportom walki, zwłaszcza, że pokazuje to w taki zajebiście estetyczny sposób. No jeszcze w trzeciej części tutaj taki duch azjatyckiego kina, czyli Mark Dacascos, tak? Dokładnie, który grał wszystkich od Latynosów przez Japończyków i Jakuzę, tak? Tak. Pamiętam w całkiem niezłej ekranizacji mangi kiedyś jakiejś japońskiej grał, więc tak, jakby znowu odtwarza kino kopane. I nawet zaprasza, to jest trochę tak jak Dawid Podsiadło, przepraszam, to jest dziwne porównanie uniwersów, ale tak jak Dawid Podsiadło zapraszający na Narodowym Rojka, to jest ten sam vibe trochę, nie? Czyli ogromna publiczność może cię znowu zobaczyć, jesteś legendarny w tym, co robisz, ja cię zapraszam teraz do swojego projektu. No i kurczę, oby więcej, bo przecież przez tego typu produkcje powstaje coś takiego jak Extraction, w którym tam jest w ogóle niesamowita historia. Chris Hemsworth znowu przechodzi kosmiczne szkolenie. Sceny walk są genialne. Współpracuje z Chadem Stachelskim. No ale teraz, kto może być złym przeciwnikiem Chrisa Hemswortha, który jest człowiekiem górą? Okazuje się, że tam, nie pamiętam jak nazywa się ten aktor, to jest świetna historia. Tam się pojawia aktor z Bollywoodu, który jako jedyny w Indiach był wzrostu Chrisa Hemswortha i podobnych rozmiarów, ale specjalizował się oczywiście w śpiewaniu, tańczeniu i w soap operas. I po Extraction podobno odmawia wszystkich ról niezwiązanych z kinem akcji. Więc jakby nawet zostają zarażeni ludzie, którzy bezpośrednio z Keanu tak nie mają do czynienia. Ja tego filmu nie widziałem, ale to... On ma już dwie części, dwie są absolutnie genialne. Okej, ale to dlatego, że ja na co dzień nie mam Netflixa, więc pewnie dlatego Chad, nie widziałem. Chad Stachelski po prostu wstrzyknął swoje DNA i to widać. I wygląda to naprawdę super. Dobra, ja bym chciał, żebyśmy się powoli zbliżali do końca, ale jeszcze parę rzeczy tytułami rzucam. W nawiązaniu trochę do Johna Wicka, Terminal List między innymi. Zdecydowanie. Czyli tu już głównie chodzi bardziej o posługiwanie się bronią, ale wiem, że Chris... Pratt. Chris Pratt, bo tyle tych Chrisów wiesz, że im się czasami mylą. Chris Pratt też przechodził podobno bardzo dobre szkolenie. To jest bardzo dobry serial i bardzo go polecam również fanatykom militariów, bo on jest współprodukowany z Jackiem Carrem. Jack Carr to jest ex Navy Seals, który ma swój też podcast. W ogóle ma swoją kawę też, którą miałem okazję pić. Fun fact. I Jack Carr napisał książkę Terminal List, która, bo to będzie kilka serii i on wybrał specjalnie Chrisa Pratta do tej roli, więc tam jest wszystko zrobione, jeżeli chodzi o strzelanie rytmiczne, posługują się bronią, kuchnie Navy Seal zrobione proper, więc tutaj się nie da do niczego przypierniczyć tak naprawdę. Okej, to ciekawe, ale jeszcze na kanwie Johna Wicka powstał film Nobody, który u nas przeszedł chyba bez echa. A jest tak świetnym filmem. W sensie, jeżeli lubicie Johna Wicka, to w Nobody po prostu wejdziecie jak nóż w masło, bo to jest po prostu ten sam vibe. I postać wzięta tak naprawdę, aktor grający Better Call Saul, wzięty Bob Odenkirk, który...
nie wygląda na pierwszy rzut oka na gościa, który może ci złamać rękę. No tak. I znowu, jakby mamy ten sam template nakładany, bo trochę teraz tak jest, że każdy chce mieć swojego Johna Wicka. W sensie każdy chce być Johnem Wickiem i dobrze, bo to zawyża troszeczkę wymagania tego kina akcji, oddaje mu pewien hołd i wpływa lepiej na nas. Jeżeli tytuł serialowy do polecenia, to zdecydowanie jeszcze Warrior. Mhm. Tam znowu odkrycie, Andrew Koji. To jest serial oparty na zapiskach Bruce'a Lee, produkowany przez jego córkę, Shannon Lee, ale dobrze pamiętam. No i Andrew Koji, który robi dokładnie to samo, czyli i twórców Banshee, który robi dokładnie to samo. Przechodzi morderczy trening i może zostanie, no ja zostanę zhejtowany za to stwierdzenie, on się staje naprawdę Bruce'em Lee. W sensie, bo to jest opowieść o budowaniu kolei, o budowaniu San Francisco przez Chińczyków. Mm-hmm. No i on jest szefem tam jednego z gangów. Właśnie Andrew, aktor, który jest Andrew Koji. No i tu widać bezpośredni wpływ Bruce'a Lee, bo on się znowu staje takim bohaterem. Nunchaki, uderzenie, to półmetrowe uderzenie, czy tam 20-centymetrowe uderzenie pięścią. No i fenomenalny. I Mark Dacascos w ostatnim sezonie, okay. Tak naprawdę. Jeśli chodzi o tytuł Warrior, to bardzo mi się teraz przypomniał ten film z Tomem Hardym. Tak. Tak, tak, to świetnie. To prawdopodobnie, on był bestią w tym filmie. Prawdopodobnie ten i taki Teenage Movie Never Back Down to są dwa najlepsze filmy MMA w ogóle, w którym MMA jest bardzo dobrze pokazane, mm-hmm. Szczególnie w Warriorze. Ale Never Back Down, mimo tego, że ma ten vibe Teenage Movie, to jest to naprawdę niezłe kino, jeżeli Może chodzi o sporty Tom walki. Hardy chyba sam się leje teraz, nie? Znaczy tak, Tom Hardy, o ile dobrze pamiętam, ma niebieski pas w brazylijskim jiu-jitsu, ale też startuje w zawodach no-gi, czyli w tych, które nie obowiązują kimono. Nie ma tam kimona, więc też ci odpada trochę dźwigni, tak, bo możesz kogoś podduszać też kołnierzem kimono. Okej, okay, z seriali jeszcze tylko przypomniał mi się też ciekawie pokazujący walkę, czyli Marvelowy, a w zasadzie Marvelowo-Netflixowy Daredevil. Zdecydowanie. I jeżeli chodzi o strzelanie rytmiczne i przygotowanie, to John Bernthal w Punisherze, szczególnie w drugim sezonie, jest też zrobiony proper. Ale tak, Charlie Cox się tak, nazywa ten aktor. Dokładnie. Tak, on też przeszedł ten morderczy trening i tam, szczególnie w drugim sezonie, nie w pierwszym, wygląda to fenomenalnie. I to też się dzieje naprawdę. W sensie to jest też wyszkolenie, w jakie przeszedł Charlie. Czyli jakbym miał tak trochę podsumować, przeszliśmy sobie od kina, które, jeśli chodzi o kino amerykańskie przede wszystkim, od kina, które dobrze się ogląda, ale poniekąd udaje większość rzeczy. Mhm. Potem pojawia nam się kino azjatyckie, które pokazuje, że nie trzeba udawać rzeczy, a aktualnie mamy jakby połączenie tych dwóch szkół, tak? Czyli, że to ma być efektowne, to ma być dobre, nie chcemy, żeby nasz główny aktor zmarł na planie, ale jednocześnie robimy wszystko, żeby jak najwięcej zrobił on, a nie goście z ekipy kaskadera. Tak, żeby to było jak najbardziej prawdziwe, co najciekawsze, jeżeli popatrzymy na ewolucję sportów walki zawodowych, to ta ewolucja jest bardzo podobna, w sensie my zaczynamy dorastać do takiego widza już wyrachowanego, który już dużo widział i wie, na czym polegają sporty walki prawdziwe, że to nie jest freak fight, bo freak fight to jest tylko bójka z sędzią tak naprawdę na podwórku, która udaje i rozwadnia to, czym są jest prawdziwe MMA, czy prawdziwe zawodowe sporty walki. I trochę tak samo jest w kinie. W sensie ta nasza potrzeba posiadania superbohaterów, ona się troszeczkę zaczyna urealniać. To znaczy, oczywiście dalej lubimy filmy Marvela i DC, ale chcemy troszkę dotknąć tego superbohatera, a jednocześnie chcemy, żeby on nam pokazał coś, co też możemy sami spróbować i co też sami możemy zobaczyć. I pewnie też z tego względu bardzo dużo angaży jest i przepływania zawodników, prawdziwych fighterów, czy współpracy z nimi właśnie na planie. Albo właśnie być aktorów pojawiających się jako goście specjalni na dużych walkach, na przykład MMA. Myślę, że bardzo, bardzo duży wpływ na to miało właśnie to, co mówisz, zatrudnianie zawodników różnych sportów, czy jako aktorów, czy po prostu jako jakichś konsultantów, ale też zatrudnianie właśnie byłych żołnierzy, na przykład jeśli chodzi o filmy, które są związane jakoś z wojskiem, tak? Czyli byli żołnierze albo byli komandosi, mówiąc takim językiem,
przenoszą niejako ten trening, który jest w wojsku, na to, żeby aktorzy też mogli, aktorki mogli przez to przejść i mogli po prostu poczuć na własnej skórze, co trzeba zrobić, żeby po prostu być i w takiej formie i móc prezentować później takie rzeczy. I dzięki temu po prostu przychodzi do nas ten realizm, bo tak samo ja oglądałem, nie wiem, czy ty oglądałeś ten serial, ale serial Reacher, który jest świetny. Czekam na drugi sezon strasznie, bo to nie jest Jack Reacher, który był robiony przez Cruza, bo to jest zupełnie inna postać. No bo Reacher w książce wygląda tak jak ten Reacher tak, właśnie. Dokładnie. Więc też jest świetny, tam też trochę on się leje, no ale tam po prostu jest góra mięcha, nie? No ale on jest po prostu świetnie zbudowanym gościem, więc mu wolno kogoś podnosić i wyrzucać przez okno, bo prawdopodobnie byłbyś w stanie to zrobić, gdybyś był jego rozmiarów. Więc to też, jeśli chodzi o taki gatunek, to jest serial, który ja też polecam. Plus generalnie jest po prostu dobry. To jest dobry serial, który łyka się nawet za jednym podejściem i jest taki luźny. To jest taki trochę taki stary vibe seriali, który ja lubiłem oglądać, że to jest dobrze się ogląda, ale nie jest zobowiązujące do niczego. To prawda. To tak samo jak serial Bosch policyjny. Takie stare kino, stara telewizja w nowej odsłonie i ogląda się to naprawdę zjawiskowo. Swoją drogą zaraz będzie drugi sezon Bosch Legacy, czyli jakby spin-offa, ale w zasadzie dzieje się cały czas to samo. Generalnie tylko Bosch już nie jest policjantem, a prywatnym detektywem. Okay. Więc ja też polecam. Słuchaj, Kuba, bardzo ci dziękuję. Fajna rozmowa. Nakreśliliśmy trochę różnych gatunków kina kopanego i kina też takiego strzelanego, mógłbym powiedzieć. Dzięki wielkie. W ogóle bardzo fajnie się gadało, bo mam też takie wrażenie, że udało nam się, jeżeli ktoś przesłucha całość, trochę pokazać, że w tym kinie akcji jest trochę więcej niż ten meets the eye. Tam jest jednak troszkę więcej głębi niż nam się wydaje. Myślę, że czasami zbyt pochopnie niektórzy podchodzą i pozu tak powierzchownie do tego typu filmów po prostu. Kuba wspomniał trochę różnych tytułów, które no, pewnie przeciętnym widzom są mniej znane, więc mam nadzieję, że mieliście coś do pisania i zanotowaliście niektóre. Nie każcie mi wszystkich wymieniać w notatce do odcinka, bo nie przejdę Możecie przez to. Możecie zawsze mnie zdiemować na ciosie prostym i ja wam, tak, ja wam powiem. Damy tam generalnie wszystkie oczywiście linki, gdzie możecie Kubę znaleźć i chcielibyście mu zadać jakieś pytanie, czy po prostu sobie z nim podyskutować, to będą w opisie odcinka. Ja chciałem jeszcze podziękować, jeżeli ktoś z nich nas słucha, Kafe Relax na Złotej w Warszawie, bo tutaj sobie siedzieliśmy i rozmawialiśmy, dlatego w pewnym momencie mógł być lekki harmider, ale była godzina jakaś tam 17, więc ludzie po pracy jeszcze po prostu wchodzili na kawkę i do domu, więc bardzo, bardzo fajne miejsce. Też takie trochę no, z zapleczem filmowym, ponieważ Café Relax znajduje się w budynku, w którym znajdowało się jakieś kino Relax, jedno z najważniejszych kin studyjnych w Warszawie, w którym zanim powstało, kiedy jeszcze kino oczywiście funkcjonowało i zanim powstało multikino w Złotych Tarasach, to w kinie Relax odbywały się wszystkie najważniejsze wielkie premiery filmowe, więc... Ja chyba nie byłem nigdy w wiesz, Relaxie. Na początku nawet lat 2000, no to polski film wielki jakiś był robiony, typu, nie wiem, Ogniem Mieczem, no to wielka premiera w Relaxie, nie? Więc to było bardzo ważne kino, niestety już nie funkcjonuje, ja parę razy byłem, jako dzieciak między innymi, ale tak, wpadnijcie sobie na kawkę, jak lubicie kawę speciality, zwłaszcza to na pewno znajdziecie coś fajnego. Kuba, jeszcze raz ci bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się usłyszymy, może przy okazji jakiegoś nowego filmu, który będzie wchodzić na ekrany telewizorów albo kin. Bardzo chętnie, jak będzie coś tak do pokopania to i do przegadania o pokopaniu, to ja bardzo chętnie. Super. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Słyszymy się w następnym tygodniu w kolejnym odcinku. Cześć.